O technice uważności w leczeniu depresji już wiele napisano, wiele zbadano takich przypadków. Wszystkie one wskazują na to, że może być to bardzo pomocne w wychodzeniu z depresyjnych nastrojów, także lękowych i innych, oczywiście problemów emocjonalnych. Można sobie zakupić ciekawą książkę na ten temat, która się nazywa Praktyka uważności. 8-tygodniowy program ćwiczeń pozwalający uwolnić się od depresji, napięcia emocjonalnego. A ja tutaj wspomnę, że uważność, czyli takie świadome robienie różnych rzeczy, chodzenie ze świadomością swojego ruchu, z odczuwaniem podłoża, ze skupieniem swojego wzroku i słuchu na tym, co nas otacza w czasie spaceru, czy też jedzenie uważne, na przykład przeżuwanie rodzynka z takim skupieniem na tym, co czujemy swoimi zmysłami smaku, czy też w czasie innego jedzenia również węchu, wzroku, takie trochę spowolnienie swojej aktywności w pewnych właśnie w czasie ćwiczeń, w czasie nawet rutynowych czynności, jakim jest mycie naczyń, jeśli ktoś jeszcze myje i nie używa zmywarki, czy też w czasie oddechu, a nawet zwykłego ćwiczenia rozciągania porannego czy wieczornego, każda sytuacja właściwie może służyć do tego, żeby ćwiczyć tą uważność. Ona jest właściwie bardzo podobna, bo wywodzi się z buddyzmu, z medytacji zen, ale tutaj przystosowana do technik psychologicznych i wsparta jeszcze wiedzą o neuronauce, może nam śmiało służyć do kierowania uwagą i przełączania się tą uwagą jak dźwignią w samochodzie na inne biegi, na biegi właśnie tu i teraz. Dzięki temu możemy też doświadczać, że emocje nie są problemem. Emocje są jak chmury na niebie, przelatują, są, za chwilę ich nie ma. Bardziej problemem jest to, jak na nie reagujemy. Jeśli jakiś stan wewnętrzny, emocje, jakieś wyobrażenie zaczynamy nadinterpretowywać, zaczynamy się za bardzo na tym skupiać, to już zaczyna być oczywiście problematyczne. Nasze naturalne reakcje automatyczne, które się pojawiają w stresie, jakieś stany napięć w ciele, szybsze bicie serca, również są tylko i wyłącznie reakcją fizjologiczną, stresową. Jeśli zaczynamy za to o tym, na ten temat myśleć, zamartwiać się, czyli ruminować, zaczyna to się przemieniać w przewlekły lęk, stres i oczywiście potem powstaje błędne koło. Czyli obsesyjne zamartwianie się jest po prostu pewnym nawykiem takiego działania, które sądzimy, że ma nam pomóc rozwiązać problem, pozbyć się jakichś niechcianych uczuć, ale jak już wiemy, od uczuć są inne tryby, a nie te tryby związane z działaniem, czyli obmyślaniem, szukaniem licznych rozwiązań. Wiemy już, że ten tryb działania tutaj po prostu nie działa, tylko nas wskazuje na coraz gorsze problemy. Czyli można patrzeć na nawyk jak na jeden z biegów w samochodzie. Ale my już tu uczymy się, zagajam i będziesz pewnie to rozwijać. Uczymy się tego, że są jeszcze inne biegi w naszym mózgu. Uczymy się też, jak je powoli nazywać, jak się przełączać. Oczywiście wymaga to treningu i pracy nad tym. Czyli ten tryb bycia byłby takim alternatywnym biegiem w naszej głowie, w naszych emocjach, takie antidotum na to działanie, które nas nie doprowadza do celu. A praktykowanie tego stylu odczuwania i znoszenia różnych emocji i stanów wskazuje nas na lepsze samopoczucie. A więc praktyka, to znaczy działanie, to nie wystarczy zrobienie czegoś raz. Musiałoby to się stać pewnym stylem życia, nawet takim elementem dnia codziennego, gdzie może się zaczynać rano od spokojnego oddechu, skanowania ciała, pewnego nawet wyobrażenia dobrego miejsca, w którym odpoczywamy, ładujemy akumulatory na cały dzień. W trakcie dnia można robić też takie przerwy na skupienie uwagi, na sprawdzenie, gdzie ta nasza uwaga jest, a wieczorem po całym dniu skanowanie ciała, czy takie właśnie śledzenie uwagą jego napięć, to spróbuję to zademonstrować w relaksie, który za chwilę jeszcze nagram dla Ciebie. Uczy nas to właśnie takiej świadomości różnych napięć i nie przejmowania się tymi, katastrofizowania, tylko wręcz odwrotnie, nazwania tego. To jest napięcie, przeżywam napięcie,
rozluźniam go oddechem, wysyłam tam dobrą, nie wiem, uzdrawiającą energię, czy cokolwiek tam będziemy chcieli wysyłać, żeby właśnie to napięcie nie nabierało wielkiego znaczenia, żebyśmy nie nadawali mu niepotrzebnych znaczeń, bo to tylko napięcie.